Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Was w 113 odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego co tydzień zapraszam przeróżnych, inspirujących gości i rozmawiam z nimi o zdrowiu, ekologii i o świadomym życiu. I chyba już to mówiłam, ale bardzo się cieszę, że w tym wstępie zawsze mówię w świadomym życiu, bo kiedy poruszam temat, który jest pozornie zupełnie niezwiązany z tym, czym się zajmuję tutaj w programie, to zawsze pod to świadome życie można to podciągnąć i tak też jest dzisiaj, ponieważ porozmawiamy o naszym otoczeniu, o naszej przestrzeni, o naszych domach, o naszych mieszkaniach, a nawet o naszych miastach i o tym, jak to, w jaki sposób są one urządzone, zaaranżowane, wpływa na naszą jakość życia. Moją dzisiejszą gościnią jest kobieta, o której istnieniu dowiedziałam się zdecydowanie za późno. Jest to Joanna Jurga, prawdziwy człowiek renesansu i osoba, z którą można rozmawiać na miliony tematów. Co więcej, ona się naprawdę na nich zna. Jest projektantką produktu oraz przestrzeni, innowatorką i wykładowczynią. Na co dzień specjalizuje się w projektowaniu dedykowanemu poczuciu bezpieczeństwa w przestrzeni, o czym będziemy mówić dzisiaj sporo. Dodatkowo jest pasjonatką kosmosu, analogową astronautką, zdajecie sobie sprawę, praktykuje buddyzm zen i gotuje roślinnie. Zajmowała się też tym nawet profesjonalnie. Ale my dzisiaj skupimy się na naszej przestrzeni, bo wiadomo nie od dziś, że otoczenie ma znaczenie, a mam wrażenie, że szczególnie w obliczu wydarzeń z ostatnich miesięcy my zdaliśmy sobie sprawę, że to, jak czujemy się w swoim domu, ma ogromny wpływ na nasz komfort życia, bo nasze domy, nasze mieszkania stały się centrum naszego życia. W zasadzie jedynym miejscem, w którym spędzamy czas lub spędzaliśmy czas. Część tych zmian teraz wróciła do poniekąd normy, ale nadal wydaje mi się, że większość z nas odczuła to, że musi od nowa odnaleźć się w swojej przestrzeni mieszkalnej. Także Joanna odpowie mi na przeróżne pytania. Pogadamy o tym, w jakich miastach dobrze się żyje, jak urządzić swoje wnętrze, co zrobić, żeby sprzyjało ono relaksowi, co ze światłem, z kolorami, z roślinami, jak pracować w domu, kiedy, mówiąc kolokwialnie, nie mamy się gdzie podziać i czy w ogóle da się ten tak zwany work-life balance osiągnąć. Dodatkowo pogadamy o przyszłości architektury, o tym, jak oduczyć się kupowania tanich i niskich jakościowo, ale przede wszystkim sztucznych mebli i dlaczego oraz jak inwestować w naturalne surowce. Także po prostu po raz kolejny baza wiedzy. Zapraszam Was serdecznie, choć zanim przejdziemy do samej rozmowy, to chciałam Wam tylko powiedzieć, że jeżeli macie ochotę wesprzeć mój podcast, zapraszam Was do mojego sklepu online karolinasobańska.com/sklep, gdzie znajdziecie różnego rodzaju projekty wirtualne, elektroniczne, które stworzyłam. Jest to między innymi mój e-book Holistyczne pozdrowienia, czyli moja historia i filozofia zdrowego stylu życia. Jest też mój e-book z przepisami kulinarnymi. To są roślinne dania, proste, szybkie, sprawdzone. Takie, które gotuję od lat i to jest foodbook, czyli co gotuję każdego dnia oraz codziennik, czyli wyjątkowy notes, tutaj akurat w formie e-bookowej, który przygotowany we współpracy z psychoterapeutą i z coachem zadaje Ci codziennie jedno pytanie po to, aby zbliżyć Cię do siebie samego. Także jeżeli macie ochotę wesprzeć to, co robię, zapraszam Was do kupowania tych zero-waste'owych produktów. Mam nadzieję, że się Wam spodobają. A teraz bez przedłużania zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Joanną Jurgą. Cześć Asiu. Cześć. Witam Cię w moim podcaście i bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś moje zaproszenie, że tak sprawnie nam się udało spotkać i ja mówiłam Ci zresztą przed nagraniem, że nie wiem jak to się stało, że ja o Tobie nie słyszałam, bo jak zaczęłam zgłębiać różne sfery życia i dziedziny, w których Ty siedzisz, mówiąc kolokwialnie, to stwierdziłam, że spokojnie można by z tego zrobić całą serię podcastu. Słuchaj, wszystko przed nami. Tak, ale dzisiaj zacznę od tematu, który dla mnie jest najbardziej aktualny, tak personalnie, ponieważ jak wiesz, przeprowadziłam się niedawno i skok w jakości mojego nastroju, o, może tak powiem, to jest coś nie do opisania. Zawsze uważałam, że jestem i estetką, ale też lubię być w ładnych przestrzeniach, ale dopiero ta mała, wielka zmiana sprawiła, że ja dostrzegłam, jak bardzo mogę poczuć się lepiej, zmieniając to, w jakich warunkach mieszkam. I tutaj wchodzi wiele, wiele czynników. Przestrzeń ma znaczenie. Tak.
Dokładnie. Mhm. I teraz powiedz mi, czemu? Czemu wchodzimy gdzieś i jest nam dobrze? Czemu wchodzimy do innego pomieszczenia, czujemy się źle? Mówi się czasami, że nie wiem, to jest jakaś dobra aura albo dobra energia. Zakładam, że ma to jakieś swoje też techniczne wytłumaczenie. Znaczy powiem Ci, że jest super, jak ludzie wiedzą, że to jest kwestia przestrzeni. Bo bardzo często ludzie chodzą, tak jak już wspominałyśmy przed nagraniem, wchodzą do biur i uważają, że z pracą jest coś nie tak. Mhm. I nie łączą, albo chodzą do lekarzy i mówią, że są ciągle zmęczeni, mają szumy uszne, pogarsza im się wzrok, mają problemy z koncentracją, właśnie nie są w stanie robić wielu rzeczy naraz, a koledzy są. I nie łączą tego z przestrzenią, w której przebywają większość czasu w biurze albo w domu, albo gdziekolwiek muszą być zawodowo czy życiowo. I to jest tak, że przestrzeń, niezależnie czy mówimy o przestrzeni zamkniętej czy otwartej, bo miasta też na nas tak wpływają. Są miasta, które wpływają na nas fatalnie. Tu polecam wyprawy na przykład do Ulan Bator albo do Astany. To takie genialne miasta, które naprawdę powodują, że jest nam gorzej. Chociaż Warszawa też ma takie piękne zakątki, gdzie można się poczuć gorzej niż lepiej. I mówimy, a z drugiej strony mówimy o miastach i mówimy o miejsca, które absolutnie są takie, że nas wyjmują z butów i że w ogóle nie chcemy stamtąd wychodzić, chcemy zostać, chcemy się przeprowadzać. Dla mnie jest to na przykład Żoliborz czy Stare Bielany w Warszawie. I to jest tak, że ten rodzaj architektury, rodzaj przestrzeni, relacja człowieka do tej przestrzeni ma ogromne znaczenie. My teraz żyjemy trochę w takich czasach, gdzie mamy coraz więcej pięknych budynków, ale one są piękne z powłoki, bo tak rozczłonkowaliśmy trochę jak w medycynie specjalizację, że bardzo rzadko jedna osoba odpowiada za całość koncepcji albo jest jakimś takim nadrzędnym mentorem takiej koncepcji, tylko kto inny robi elewację, kto inny potem to usprzętawia, kto inny robi wnętrza, każde piętro należy do kogo innego, więc każde piętro wygląda inaczej, czy każde mieszkanie, czy każdy lokal, co powoduje dodatkową kakofonię dźwięków, zapachów, zmysłów. I, no i my szalejemy. I nasz mózg nie dość, że jest przebodźcowany ilością informacji, które musi przyswoić w ciągu doby takich zawodowych i życiowych, no to jeszcze to, czym jesteśmy otoczeni, no a niestety Polska nie jest w elicie światowej estetyki, tak bardzo uogólniając, mimo tego, że mamy absolutnie obłędne momenty w tym naszym pięknym kraju, to powoduje, że po prostu my sobie nie radzimy w przestrzeni, którą sami sobie stworzyliśmy. A zatrzymajmy się na chwilę jeszcze przy miastach, bo powiem Ci, że bardzo mnie tutaj zaciekawiłaś, co wpływa na to, że my się czujemy dobrze w jakimś mieście, bo to też jest na pewno coś, co część z nas mniej lub bardziej obserwuje. Mi się wydawało, że ja jestem jakaś inna, bo ja zawsze jak wracam z jakiejś podróży, to kiedy ktoś mnie pyta, jak mi się podobało, to ja sobie wyobrażam, jak to by było tam mieszkać. Jakby od razu też próbuję tak wcielić się w rolę lokalsa. Może dlatego, że w ogóle lubię się przeprowadzać. Mm-hmm. Więc jakby potencjalnie robię casting. Na miejsce do życia. Tak, na miejsce do życia. I nigdy nie analizowałam tego, co może wpływać na to, tylko to jest takie uczucie, które sprawia, że myślisz sobie, tu jest przyjemnie. Lubimy miasta, które są przejrzyste, których siatka topograficzna, na przykład Barcelona ma bardzo czystą siatkę topograficzną. To jest jedno z tych miejsc, które mi się podobało. Tak, to miasta, które są spójne architektonicznie, czyli na przykład Paryż przebudowany za czasów Haussmanna, to się zawsze ludziom bardzo podoba. W ogóle miasta o niskiej zabudowie, w sensie oczywiście Hongkong, Singapur i Tokio są fascynujące w tej nowej części, ale to absolutnie nie są miejsca do życia, no bo to jest beton, szkło i one mogą robić takie wrażenie zatykające w piersiach, że człowiek mógł stworzyć taką architekturę, ale no nie jest to temat przytulności, poczucia się bezpiecznie i dlatego najbardziej cenione są zawsze stare dzielnice, nawet w tych najbardziej nowoczesnych miastach. Ale rzeczywiście miasta, które mają taką siatkę ulic, po której jesteśmy w stanie się znawigować, czyli nie przytłacza nas przestrzeń. No bo jak staniemy w centrum Nowego Jorku i nie jesteśmy w stanie zobaczyć nieba, bo zawężają nam się wieżowce, no to prawdopodobnie nie będziemy czuć się bezpiecznie i na chodnikach, na które nigdy nie dochodzi słońce, też ten komfort, mimo bycia pod wrażeniem miasta i oferowanych usług i ilości bodźców, no to nie wygra to w rankingu miejsca do życia. No chyba, że staniemy w centrum Central Parku, no to wtedy jakoś się trochę zmienia. Ale miasta, które są A, zielone, B, o przejrzystej na pewno strukturze, C, które są wyczyszczone z reklam i tych wszystkich bodźców, które odbierają nam czystość widzenia, elewacji i struktury ulic. Czyli znowu wracamy do umiejętności nawigacji w przestrzeni. Jeżeli światła na przykład mają, tu też temat, który żeśmy poruszyły wcześniej, odpowiednie oświetlenie. Czyli jeżeli światła, latarnie uliczne będą ciepłe, jeżeli i nawet w miastach absolutnie północnych, jeżeli to światło będzie dostosowane do tego, z czym jesteśmy atawistycznie związani, czyli z tym światłem wynikającym z ognia,
to od razu nasze poczucie przytulności i takiego ugoszczenia w takim mieście będzie większe. Miasta, które mają ludzką skalę architektury, czyli znowu stare miasta, gdzie te wieżowce nie są sięgające nieba i właśnie spadające nam na głowę i nie jesteśmy jakimś tam małym trybikiem, tylko czujemy się człowiekiem w mieście, a nie mrówką w mieście. To będą miasta dużo bardziej przyjemne. Miasta, w których pojawiają się naturalne materiały, czyli miasta kamienne, miasta drewniane, miasta, gdzie jest ceramiczna dachówka, a nie blacha, gdzie są właśnie elementy drewniane, gdzie jest zieleń, to będą miasta, w których zawsze będzie nam przyjemniej. No tak jak rozmawialiśmy, na pewno okna. I to znowu, tylko że to znowu zależy, w jakiej strefie jesteśmy czasowej i geograficznej, bo wiadomo, że w miejscach z dużym nasłonecznieniem te okna będą zwyczajowo mniejsze, żeby się nie ugotować w tych mieszkaniach. Ale na pewno wszystko to, co wychodzi z natury i jest konsekwencją takich naturalnych podziałów i złotego podziału i przestrzenności będą dla nas zdecydowanie przyjemniejsze, więc tu Barcelona będzie na pewno wysoko. A w Polsce gdzie się dobrze mieszka? Gdzie się dobrze mieszka w Polsce? Znaczy, wiesz, no na pewno bardzo dużo ludzi ci powie, że na Mazurach. I wszędzie tam, gdzie jest przestrzeń. A to jest każdy, oczywiście my mamy ogromne przywiązanie do ziemi. Polacy gdzieś tak w genotypie nie kochają się przeprowadzać, raczej są związani z miejscem. My rzadko wynajmujemy, my się staramy kupować, nie podążamy za pracą do innych miast. W sensie, ja bardzo generalizuję, ale to są jakieś takie rzeczy wynikające z naszych kulturowych kwestii. Ale też mamy takie miejsca absolutnie właśnie wyjmujące z butów i to na pewno są Mazury, Warmia. No ja kocham morze, w sensie dla mnie to, że na przykład Trójmiasto jest położone tak, że masz za plecami góry, znaczy nie góry, wzniesienia, a przed sobą północne morze, które jest bardzo ograniczone w gamie kolorystycznej, więc ci wycisza zmysł wzroku i masz wiatr i masz tą bryzę praktycznie cały rok, no to dla mnie to jest absolutna perełka. Do tego wiele uliczek w Gdańsku czy w Sopocie, które zachowały ten historyczny rys, to jest super. Mam wielką słabość, ale to już jest moja własna playlista do Kotliny Kłodzkiej, która nigdy nie była polska, ale znaczy no była w X wieku, a to było dawno temu. I tam też jest bardzo, tylko tam jest dla odmiany bardzo taki pruski, niemiecki porządek i tam te resztki architektury starej, które zostały, są obłędne, bo one są właśnie z szacunkiem do przestrzeni. Więc mamy dużo przepięknych, mamy jeszcze dużo dzikiej przyrody wbrew pozorom. Więc my mamy dużo miejsc, które oferują nam kontakt z naturą. My nie mamy uregulowanych wszystkich parków, wszystkich rzek. No sama Wisła w Warszawie jest takim miejscem, gdzie możesz mieć realny kontakt z dziką naturą, bo ona nie jest wybetonowanym korytem idącym przez centrum miasta. Więc Polska ma ogromny potencjał, no tylko mamy też ogromny problem z ładem przestrzennym. Mamy problem z urbanistyką, mamy problem z zatwierdzaniem różnych pomysłów na to, jak miasto ma wyglądać. No i z reklamami przede wszystkim, no bo to jest coś, co jest najgorsze dla naszego zmysłu wzroku, bo my jesteśmy bombardowani billboardami. A jeszcze na przykład z dużych miast w Polsce? Znaczy, wiesz, no są Poznań, tacy, którzy będą kochać Kraków. I to jest ta grupa ludzi. Ja się dziwnie czuję w Krakowie. Kraków jest duszny, bo jest ciasny i leży w Nietce, więc no tam naturalnie tworzy się smog, co tym wszystkim, którzy są wrażliwi na jakość powietrza, może bardzo przeszkadzać. No ale architektonicznie ma niepodważalnie piękne fragmenty. Wrocław jest cudnym miastem do życia, jest też miastem na wyspach tak naprawdę, otoczonym wodą i zielenią. Ja Wrocław bardzo lubię. Jestem zakochana w Szczecinie. Uczyłam w Szczecinie i Szczecin przez to, że był miastem ogrodem, no to ma takie miejsce, że w ogóle zapominasz, że jesteś w Polsce, bo tam rzeczywiście jest przepięknie, no ale to znowu jest miasto, które nie było polskie. I ten rys architektoniczny wynika z decyzji jeszcze podjętych przed wojną, więc my mamy genialną mozaikę kulturowo-architektoniczną, takiej tkanki miejskiej. Tak jak Lwów jest przepiękny, który dla odmiany był polski. Więc my mamy te miejsca, jak Gliwice są bardzo ładne, o czym ludzie bardzo często nie wiedzą. Więc są takie miejsca, które jak jedziesz i widzisz założenie urbanistyczne, to wiesz, że to było przemyślane i to było dla ludzi. Tak jak osiedla robotnicze w Warszawie, to jest z lat 30. czy na Kole, czy na Żoliborzu. Więc to są takie przestrzenie, do których nawet jak teraz wchodzisz, to zdajesz sobie sprawę, czy przestrzenie, czy założenia, że wiesz, że to działa. No jeśli chodzi o miasta, to często nie mamy
może bezpośrednio wpływu na to. Może nie każdy z nas mówi, o, wybiorę to miasto, bo tam się lepiej ponoć żyje. Jednak zazwyczaj trochę los wybiera za nas. Tak. Natomiast jeśli chodzi o przestrzenie, w których mieszkamy, często możemy zdecydować, czy chcemy mieszkać tutaj, czy gdzieś indziej. I zauważyłam u Ciebie takie stwierdzenie, że ważne jest poczucie bezpieczeństwa w danej przestrzeni. Co to znaczy w kontekście mieszkania czy domu? Znaczy, poczucie bezpieczeństwa jest czymś bardzo atawistycznym, bo kształtuje się w okresie prenatalnym. I duży wpływ na to ma, jak żyją nasi rodzice, co słyszymy, czy mama, będąc z nami w ciąży, jest w stresie, czy nie. I pierwszym zmysłem, który kształtuje poczucie bezpieczeństwa w momencie narodzin, jest dotyk. Bo za pomocą dotyku dziecko rozpoznaje na przykład mamę. Oczywiście również słuchu, ale to jest jeden ze starszych zmysłów, i dźwięku bicia serca, ale dotyk jest pierwszym zmysłem, za pomocą którego poznajemy świat. Co powoduje, że przestrzenie, które będą zimne, będą w naszym klimacie kamienne, będą śliskie, będą mokre, będą nam to poczucie bezpieczeństwa absolutnie odejmować. Z wszystkich badań naukowych i tych, które ja prowadziłam, takim materiałem, który daje nam największe poczucie komfortu, jest drewno. I naturalne materiały, bawełna, len, aksamit, wełna. Jeżeli wykończymy mieszkania w takiej konwencji, to wiadomo będzie, że większość ludzi, oczywiście wyjątki są i będą, większość ludzi będzie się w nich czuło dobrze. Jeżeli dołożymy do tego ciepłe światło o dużej rozpiętości, w sensie, że mamy dużo miejsc, gdzie możemy zapalić, a nie jedną centralną lampę, która powoduje tylko, że rzucamy cień wokół siebie, to też będziemy od razu czuli się lepiej, no bo dla nas światło to jest ogień, więc jeżeli ono będzie cieplejsze i mniej wypalające nam siatkówkę, tym lepiej. Światła kolorystyczne, znaczy kolorowe i cała koloroterapia ma genialne zastosowanie w leczeniu i może bardzo podnosić nastrój albo powodować nam, pomagać nam regulować cykl dobowy, no ale fundowanie sobie relacji ze światłem niebieskim wieczorem i zimnym, białym, jarzeniowym plus ekran telefonu i komputera bardzo często przyczynia się do naszej bezsenności, na którą i tak już choruje, czy ma zaburzenia ze snem ponad 10% społeczeństwa, więc tak jakby są rzeczy, którymi możemy sobie bardzo łatwo robić dobrze. Są rzeczy, które mogą nam pomagać akustyką w mieszkaniu czy w biurze, czyli właśnie odpowiednie w biurach wykładziny, w domach dywany, te dywany naturalne, to jest cholernie ważne, które regulują i wilgotność, i właśnie akustykę, i są miłe, jak się po nich chodzi. No i też są takim naszym kulturowym korzeniem. W domach na tej szerokości geograficznej od zawsze te dywany były, bo tworzyły przytulność. Ja tym też dywany, ale nie wykładziny. Nie. To jest bardzo angielskie, ale, ale nie, absolutnie dywany, włącznie z dywanami wieszanymi na ścianach kiedyś, żeby trzymać ciepło i utrzymać wilgotność odpowiednią w przestrzeniach. Dywany absolutnie na tak, tylko właśnie naturalne dywany, które oddychają i które nie będą się rozkładać potem milionami lat, będąc, wiesz, konsekwencją butelek PET. Tak samo jest z zasłonami i tak naprawdę w naszej strefie klimatycznej powinniśmy mieć dwa rodzaje zasłon, letnich i zimowych, czyli lniane, które przepuszczają powietrze i dają cień, i welwetowych, ciężkich, w sensie aksamitnych ciężkich, które zatrzymują ciepło we wnętrzu i też wygłuszają przestrzeń w momencie, kiedy spadają liście i w ogóle akustyka na ulicach się pogarsza, bo dźwięki odbijają się od elewacji. To ciężkie zasłony mają to do siebie, że robią za doskonały tłumik dźwięków. Co w miastach, tak jak słyszymy gdzieś w tle karetki czy klaksony, bardzo, bardzo pomaga, tylko że nikt tego nie uczy. I nawet bardzo wielu obecnych wnętrzarzy, idąc za trendami, które wynikają z trendów światowych, mówi nie, minimalizm, żadnych zasłon, żadnych dywanów, wszystko, wiesz, beton na podłodze i wszystko super czyste. I ja się zgadzam, że to jest piękne wizualnie, tylko nadal musimy tam wpuścić żywego człowieka, a nie robota. I ten człowiek ma potrzeby dotykowe, słuchowe, wizualne, węchowe i trzeba je w jakiś sposób mu zapewnić, żeby on właśnie w tych domach nie wariował. Ale powiedz mi, czy coś się zmieniło w naszym podejściu do projektowania przestrzeni, że kiedyś projektowaliśmy bardziej użytkowo, a w ostatnich latach zaczęliśmy stawiać na efekt i przestaliśmy się przez to czuć dobrze w naszych przestrzeniach? Znaczy, wiesz co, to jest trochę tak, że to bardzo pływa na przestrzeni wieku. Bo na przykład jak mówimy o starych mieszkaniach,
to w świadomości mamy absolutnie domy mieszczańskie, a nie chaty chłopskie. Co już jest dużym przekłamaniem, bo procent ludzi, którzy mieszkał w tych widowiskowych mieszczańskich mieszkaniach, był relatywnie bardzo mały w stosunku do ludzi, którzy mieszkał w bardzo przytulnych, ale bardzo prostych wiejskich chatach, ale które były drewniane i miały super właściwości akustyczno-termiczne. Mimo tego, że były otwartą przestrzenią dla całej rodziny, dość małą. Ale to rzeczywiście jest tak, że bardzo dużo rzeczy nam się zmieniło, bo na przykład w latach 60. czy 70. wszystko musiało być ultrafunkcjonalne, w małych powierzchniach mieścić potrzeby całej rodziny, ale musiało też być na lata. Co powoduje, że użyte materiały były, no, na ogół meble były drewniane, tkaniny były, że tak powiem, dobre jakościowo, pięknie wytkane w naszych rodzinnych fabrykach, już odwołując się do tego i tkania, gdzie jesteśmy, czyli w Polsce. No a z czasem przyszły, tak jak mamy fast fashion, to mamy też fast design, czyli chcemy mieć dużo szybko i tanio. No i tak jakby za tym idzie spadek jakości. Do tego doszły media społecznościowe i to, że my w ogóle w 80% używamy zmysłu wzroku i wszystko mieć atrakcyjne wizualnie, więc nieważne, czy jest miłe w dotyku, ważne jak wygląda. No i to wynika trochę z czasów, w których żyjemy i moją taką wielką misją jest to, żeby przypominać ludziom, że jednak fajnie jest rzeczy pomacać i dobrze jest, jak one wtedy są fajne. I inaczej się maca drewno, a inaczej się maca blat, który jest laminatem i udaje drewno. I on wcale nie jest miły w dotyku i nikt mi nie wmówi, że jest. Więc jeżeli chcemy mieć zimny, betonowy blat, to super, ale niech to będzie nasza świadoma decyzja, a nie plastik. Tutaj też dochodzi taka odpowiedzialność, moim zdaniem bardzo społeczna w stosunku do tego, w jakich czasach żyjemy. My sobie nie możemy już pozwolić na rzeczy, które są po 2, 3, 4 latach do wywalenia, bo my po prostu ta ziemia nie udźwignie więcej śmieci. A jesteśmy w tym punkcie widzenia i w takim stanie świadomości, że my wszystko możemy. Możemy wymieniać poduszki na kanapie co 2 lata, wyrzucać kanapę, jak się zepsuje. Jak wyleci nam szuflada z taniego sieciowego mebla, to po prostu ten mebel pójdzie cały na śmietnik. A to zupełnie nie o tym, w sensie zupełnie gdzie indziej powinna być nasza świadomość, bo po pierwsze inaczej obcuje się z meblem drewnianym czy całym metalowym, a zupełnie inaczej obcuje się z meblem, który udaje coś, czym nie jest i zupełnie inaczej jak dziedziczysz na przykład taki mebel albo jak on ma historię, a zupełnie inaczej, jeżeli jest bezosobową elementem, który ma Ci po prostu załatwić funkcjonowanie w kolejnym domu i jak się zepsuje, to pójdzie na śmietnik. Znaczy, ja wierzę w to, że społeczeństwo idzie w stronę takiego bardziej uważnego podchodzenia w ogóle do przedmiotów, którymi się otaczamy, choć nadal uważam, że jeszcze długa droga przed nami. Zdecydowanie. Jednak wracając do tej naszej przestrzeni, nad którą mamy władzę, to co jeszcze sprawia, że czujemy się dobrze, bo bezpiecznie oznacza dobrze, tak, prawda? Zdecydowanie. I odnosząc się też do zmysłów, na przykład jeśli chodzi o kolory, już wiemy, że kolory oświetlenia powinny być ciepłe, też nawet właśnie do lepszego snu, żeby nas wyciszać z końcem wieczorem. Dnia. Co jeżeli chodzi o kolory właśnie ścian, kolory mebli, czy można sobie pozwolić tutaj na zabawę, czy jednak stonowane barwy też będą nam bardziej służyć? Znaczy, ogólnie jest tak, że wnętrza powinny pasować do swoich właścicieli i do swoich użytkowników, co przede wszystkim jest tak, że nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania dla wszystkich. Były różne systemy polityczne i różne idee na architekturę, które miały wszystkim zrobić dobrze, to nie działa. No bo my lubimy takie rozwiązania, tak, takie one size fits all po prostu. Tak, ale no niestety mimo tego, że wszyscy jesteśmy zbudowani na podobnej zasadzie, mamy 2 ręce, 2 nogi i głowę, no to jednak nasze potrzeby są skrajnie różne. Szczególnie w tym świecie nomadów i tym świecie podróżowania i tego, że każdy z nas, my jednak żyjemy w świecie jednostek. I każda z tych jednostek ma zupełnie inne doświadczenia, zupełnie inne potrzeby, zupełnie inny cykl dobowy, zupełnie inaczej pracuje, co powoduje, że to mieszkanie musi pasować do tej osoby, która w nim funkcjonuje. Ja jestem bardzo daleka od narzucania moim klientom czy ludziom, z którymi pracuję, że jest jedno dobre rozwiązanie dla wszystkich, no bo jeżeli czytasz w łóżku, to musisz mieć światło, które pozwala Ci widzieć, co czytasz, a nie tylko nastrojową lampkę robiącą półmrok, czy świeczkę, która pozwala Ci do tego łóżka trafić wieczorem. Więc wiadomo, że jeżeli mamy sytuację, że jedynym miejscem do pracy w domu jest stół kuchenny, no to on nie może być na 2 osoby, tylko musi być większy, żeby można było tam się jeszcze z tym laptopem i materiałami do pracy rozłożyć. Wiadomo, że jeżeli ludzie jedzą tylko na mieście, nie potrafią gotować i nie lubią tego robić, to nie muszą mieć wypasionej kuchni, która ma 7 palników i wyspę, tak? No tak jakby to jest o tym, że jeżeli spotykamy się i mamy razem zaplanować jakąś przestrzeń,
to muszę ja jako ten projektant w takim układzie muszę dokładnie wiedzieć, jak ktoś żyje. Ja miałam taką listę 100 pytań pod tym, czy mają Państwo książki, a może czytają Państwo na Kindlu. Akurat miałam ten przywilej, że moi klienci zawsze byli czytający. Na ogół nie mieli telewizorów, żeby było śmieszniej. Więc jakąś taką niszę zawsze miałam społeczną. Ale wiesz, jaki uprawiają sport, jak wstają. Bo na przykład u mnie w domu jest tak, że ja wstaję bardzo wcześnie. Co powoduje, że gdybyśmy mieli jedną garderobę i łazienkę w sypialni, no to ja bym prawdopodobnie, mój chłopak mógłby mnie szczerze nienawidzić za takie rozwiązanie, no bo ja bym mu o 5 rano robiła budzik, a ja o 5 rano staram się cichutko wyjść na paluszkach, żeby dać przestrzeń osobie, która nadal potrzebuje snu. I znowu, jeżeli powiedziałabym klientom, proszę Państwa, no otwarta łazienka w sypialni to jest najlepsza rzecz, którą mogą Państwo mieć. Bardzo szykowna. Bardzo szykowna, świetnie wygląda na zdjęciach. No to ja już po prostu widzę potem minę tej jednej albo drugiej strony, która staje później, albo która kładzie się wcześniej i słyszy szum wody, jak już zasnęła, spuszczanie wody w toalecie, mycia zębów i próby rano ubrania się. W sensie, no nie. Nie ma jednego dobrego rozwiązania i my już wiemy, że ludzie są różni i inność nie znaczy złość, tylko inność znaczy miłość w każdym aspekcie społecznym, również w mieszkaniach i w architekturze. I tak jak robimy podjazdy dla osób na wózkach i pamiętamy, że one są w społeczeństwie i robimy ławki w parku, które mają podłokietniki, żeby osoby starsze były w stanie z nich stać, tak samo planujemy domy, w których czy mieszkania, czy akademiki, w których ludzie mogą się odnaleźć do swoich potrzeb, więc zdecydowanie pytamy sami siebie, jeżeli nie mamy oświeconych architektów i projektantów, jakie mamy potrzeby, w jakim rytmie dobowym żyjemy, co jest dla nas ważne, jak gotujemy, czy parzymy kawę, czy nie parzymy kawy. Ja na przykład pamiętam takie swoje spostrzeżenie, jak mieszkałam w Belgii, że w mieszkaniu, w którym byłam, nie było czajnika do wody, był tylko ekspres do kawy. Ja nie piję kawy, więc dla mnie w ogóle nie miałam, nie w ogóle było dla mnie niepojęte, jak można w domu nie mieć czajnika i nie mieć imbryku do herbaty. Kupiłaś czajnik, czy gotowałaś w rondelku? Znaczy nie, przez pierwsze 3 dni gotowałam w rondlu, aż mnie strzeliło i poszłam kupić czajnik i imbryk, ponieważ to jest taki set, który jest dla mnie, wiesz, w ogóle obligatoryjny do funkcjonowania, bo ja wstaję rano i odpalam czajnik, więc też powoduje, że jeżeli na przykład z kimś mieszkam, to muszę mieć bardzo cichy czajnik, no chyba, że byłby to gigantyczny dom z zamykaną kuchnią. Więc no to jest właśnie o tym, że bardzo zwracamy uwagę na dźwięki w takich mieszkaniach. Jeżeli to nie są mieszkania czy domy dla singli, a i to znowu, jeżeli pracujemy z bardzo młodym singlem, to trochę się pytamy, jakie ma plany na przyszłość, bo będą osoby, i to bardzo było widoczne w lockdownie, bardzo dużo takich kawalersko-panieńskich mieszkań, które nagle stało się miejscami dla rodzin. I te rodziny nagle wylądowały całe w tym domu na 24 godziny. Okazało się, że te mieszkania po prostu nie zdają egzaminów, mimo tego, że bardzo często były to mieszkania wykonywane z kimś, kto doradzał, bo znowu inaczej planuje się dla jednej osoby, nawet pod kątem miejsca do przechowywania, a zupełnie inaczej projektuje się dla rodziny. Ale fajnie, że wspomniałaś o lockdownie, bo chciałam Cię to zapytać. Miło jest móc sobie zaprojektować swój dom i wierzę, że osoby, które nas słuchają, może w przyszłości inaczej spojrzą na ten proces projektowania i planowania, ale w sytuacji, w której przytrafia się pandemia, mamy tę przestrzeń, którą mamy, tak. I czy są jakieś zasady, bo chociaż teraz lockdownu nie mamy w tej chwili, chociaż wszystko, może się wrócić, może, tak. Wszystko się może zdarzyć na dniach, tygodniach, miesiącach. Natomiast wiele osób w ogóle zmieniło też swój rytm pracy, wiele osób zostało w domach. Czy są jakiekolwiek zasady, jakieś takie wskazówki, jak się odnaleźć w tej swojej przestrzeni, żeby nie zwariować? Bo znaleźć sobie miejsce do pracy. W sensie pierwszą podstawową rzeczą, żeby nie zaburzać work-life balance, jest to, że miejsce do pracy powinno być wydzielone. I powinien być jakiś rytuał przejścia. Coś, co powoduje, że teraz jesteśmy w pracy, a teraz nawet jak wieszamy w pranie, to w niej nie jesteśmy. Czyli byli ludzie, którzy zrobili sobie biura w łazienkach w lockdownie, bo to było jedyne miejsce, gdzie była cisza i mogli tam się zamknąć i mieć wrażenie, że wyszli z domu. Jakkolwiek brzmi to abstrakcyjnie. Nawet jeśli nie ma tam naturalnego światła. Nawet jeśli nie ma tam naturalnego światła, to oni woleli mieć ten moment takiej kabiny wygłuszającej, niż być w tym rodzinnym harmidrze, który się gdzieś działo i pod tytułem mamo, tato, padło łącze, pies szczeka, wiesz, pranie się zrobiło, a tu prezes dzwoni i mówi, że trzeba, wiesz, coś jest na wczoraj.
Więc ja to bardzo, znaczy lockdown był sytuacją ekstremalną, które mogą nam się przytrafiać coraz częściej, co powoduje, że domy, które do tej pory dla większości ludzi były tylko sypialniami, stały się przestrzeniami absolutnie wielozadaniowymi, co też znaczy, że każdy domownik musi mieć wyznaczone miejsce, gdzie może usiąść i to jest ten jego buffer zone. On może być na środku w salonie, on może być w łazience, on może być w spiżarni, on może być w kuchni. Ale to musi być takie miejsce, że to jest trochę moje święte biurko w pracy i nie ruszamy. I nawet jeżeli w firmie jestem bałaganiarzem, to te 1,5 metra kwadratowego to jest mój kreatywny bałagan i ja chcę go mieć. Czyli takie określenie, no to przede wszystkim do ludzi, którzy mieszkają, mają współmieszkańców, że to jest bardzo ważne, żeby to wypowiedzieć i żeby to określić. Ale też bardzo ważne jest to, żebyśmy te przestrzenie... żeby te przestrzenie spełniały wszystkie funkcje, które do tej pory dawały nam miasta. Czyli na przykład, żeby mieć w domu rośliny. Mhm. Bo jeżeli znowu dojdziemy do sytuacji, że z jakiegoś powodu ktoś bardzo mądry wpadnie na pomysł, że chodzenie do lasów jest dla nas niedobre, to żebyśmy mieli kontakt z zielenią, bo to jest jedna z naszych bardziej atawistycznych potrzeb. Czyli my bardzo potrzebujemy kontaktu z zielenią i to mi przepięknie wyszło w badaniach, jak pierwsze badania właśnie do doktoratu o poczuciu bezpieczeństwa w przestrzeni robiłam 3 lata temu i wtedy ludzie mówili, że najbezpieczniej czują się w swoich sypialniach i w zamknięciu i w domu i to jest taki ich azyl. Tak jak powtarzałam to samo badanie w lockdownie, to wszyscy mówili, że natura. Mhm. Więc, bo nagle odebrano im coś, co było dla nich naturalne, więc... To pokazuje, jak bardzo to, że zadbamy o roślinę, że ona rośnie, ona nie tylko nam oczyści powietrze, ale my też jesteśmy za nią odpowiedzialni, ona z nami, ona reaguje na nas, my reagujemy na nią, więc to jest taka rzecz, to jest dla nas super ważna, a jeszcze jak to są na przykład zioła albo warzywa i jest to coś, co możemy wyhodować i zjeść, to już jest w ogóle świetnie. I to jest bardzo fajnie widać w tych badaniach, które ja robię o kosmosie, że to miejsce, gdzie wszyscy astronauci czy analogowie astronauci chcą spędzać, to jest biolab, gdzie rosną rośliny i nagle nawet jak ktoś kończył twardą inżynierkę, to chce zostać biologiem, żeby móc sobie, wiesz, podłubać w ziemi i popatrzeć, jak coś kiełkuje. To jest dla nas atawistyczna potrzeba wynikająca z tego, że jesteśmy z ziemi, jesteśmy ziemianami i musimy tą relację mieć, więc na pewno rośliny. Słuchaj, no Matt Damon przeżył na Marsie, bo hodując ziemniaki, hodował, dokładnie tak. Skoro on tak mówi, to coś w tym rzeczywiście musi być, ale słuchaj, z roślinami jest tak zawsze, abstrahując oczywiście od lockdownu, czy w ogóle rośliny są ważne w naszej przestrzeni? Absolutnie. I doradzałabyś każdemu posiadanie ich w domu? Tak. Myślę, że rośliny są taką rzeczą, znaczy oczywiście znajdzie się ogromne gromadzenie ludzi, którzy powiedzą, że są w stanie zabić kaktusa. Ja tak zawsze mówiłam i teraz zostałam przybraną mamą jakichś 20 roślin i jestem przytłoczona. Znaczy, na to jest bardzo dużo rozwiązań. Są aplikacje, które przypominają ci, że masz podlać kwiaty, co też rodzi fajne poczucie obowiązku. Mhm. Są takie śmieszne, może nie strzykawki, ale takie bombki, które się wkłada z wodą do doniczek i ona się sama podlewa. Samonawadniacz i tam raz w miesiącu, czy tam raz na 2 tygodnie uzupełniasz wodę i te rośliny same biorą. Człowiek nie wymyśli. Absolutnie człowiek wymyśli wszystko, co mu ułatwi życie. Co też znaczy, że nagle posiadanie roślin w domu nie wymagało magisterki z botaniki. Mhm. I to można zrobić. Samo to, jak bardzo rośliny wkroczyły do miast i do mieszkań, bo jak spojrzysz na gazety wnętrzarskie sprzed 10 lat, to tam nie ma, wiesz, pół paprotki, bo paprotka się kojarzyła z PRL-em i w ogóle, no nie, i z paniami w szkołach na parapetach. 10 lat temu nie były luksfery. Chociaż nie wiem, czy to nie jest nawet starsze. Nie, to jest jeszcze starsze, ale to jest mniej więcej, wiesz, no to jest to myślenie, że nie, absolutnie my nie, a teraz czegokolwiek nie zobaczysz, no to wszystko to jest tak naprawdę miejska dżungla. I to nie wynika z tego, że myśmy nagle odkryli coś, czego nie mieliśmy, myśmy dostrzegli potrzeby. A ponieważ statystycznie spędzamy coraz mniej czasu w naturze, no to jest substytut. Więc, a jeszcze jak nas zamykają i ograniczają nam możliwość przemieszczania się, to tym bardziej chcemy mieć to, co nam odbierają. I naprawdę hodowanie roślin to nie jest rocket science. Przy obecnych właśnie aplikacjach i technologiach to jest naprawdę super do ogarnięcia. Pamiętam, że jak 5 lat temu kupowałam pierwsze kwiatki do domu, to mój chłopak powiedział pani, że żebym nie sprzedawała tych kwiatków, bo ja na pewno uśmiercę. No po czym kwiatki przeżyły ze mną kolejną przeprowadzkę i nadal żyją. A część z nich, ja w Gdańsku miałam bardzo wysokie mieszkanie i bardzo duże mieszkanie, więc jak przyjechałam z tą oranżerią do Warszawy, to nastąpiło wielkie rozdawnictwo, bo nie wszystkie mieszkania
nie wszystkie rośliny zmieściły się wtedy do domu, do którego się wprowadzałam i nadal sobie świetnie radzą, ale właśnie to, że Ty możesz nawet zimą, tej polską zimą, kiedy jest dość szaro, bo już nawet nie jest biało, mieć kontakt z żywą rośliną, to jest absolut. I wtedy bardzo często też kwitną rośliny tropikalne, bo nagle w chacie jest bardzo ciepło, no to jest naprawdę, to ma sens. A jak wygląda kwestia okien i światła naturalnego? Bo ja mam obsesję na punkcie bardzo zdrowo. Po prostu bycia przy oknie jasnych przestrzeni. Czy to też wpływa na nasze samopoczucie? Czy to jest, w ogóle zadam dodatkowe pytanie, czy wiesz, ja tak sobie myślę, projektując dom, trzeba wziąć pod uwagę tyle różnych czynników, czy kupując mieszkanie, decydując się na coś, tak zobowiązując się do czegoś. I myślę sobie, okej, z której strony chcę mieć okna, na jaką stronę świata, w którym pokoju? Gdzie warto mieć słońce rano, a gdzie warto mieć słońce po południu? No, i teraz tak, to są bardzo ciekawe pytania i ja nawet jeszcze nie odpowiedziałam Ci o kolorach, żeby było śmieszne, jak sobie uświadomiłam, że umknęły nam kolory, ale to najpierw o kierunkach świata. Istnieje przekonanie w Polsce, że najlepsze mieszkania są południowe. Tylko nikt nie zauważył, że w Polsce jest coraz cieplej, są coraz dłuższe lata i coraz bardziej upalne i statystycznie wielkość okien do powierzchni ścian jest coraz większa, co powoduje, że mieszkania południowe od maja do września są sauną. I nagle się pojawia problem, czym to zadarzać, w tych nowoczesnych osiedlach, które na ogół są dość spójne, pojawiają się jakieś takie cudawianki, markizy, rolety, bo ludzie próbują się chronić przed światłem, no bo to światło jest jednak troszkę za mocne do codziennego funkcjonowania. No ale też dochodzi do tego, czy jesteśmy markami nocnymi, czy jesteśmy rannymi plasterzkami. Są ludzie, którzy będą chcieli mieć sypialnię od wschodu, bo będą chcieli, żeby światło ich budziło, a będą tacy, co kochają spać do 11 i dla nich sypialnia od wschodu to będzie w ogóle, wiesz, i krzyżyk na drogę. Więc to jest znowu człowieku. I bardzo piękne jest to, że budujemy domy na cztery strony świata, bo każdemu dajemy możliwość wyboru. Ja bardzo lubię mieszkania północne, bo w nich się bardzo pięknie zimą rozkłada światło. I ja nie jestem też fanem wypalającego światła w mieszkaniach, więc ja wolę dostać je tak po skosie, trochę rykoszetem. I też jestem fanem mieszkań, z których widać zieleń, więc na ogół to są ciemne mieszkania. W sensie, jeżeli mieszkanie jest utopione w koronach drzew, no to jakby na to nie patrzeć, ono nawet przy wielkich oknach będzie ciemno, no będzie jasne zimą, kiedy opadną liście. Co też ma zaletę. Co jest bardzo cenne, bo latem chronią Cię liście i też zbierają hałas i kurz. A zimą dostajesz światło, które przechodzi przez puste, gołe korony drzew. Więc to jest znowu to pytanie wcześniejsze pod tytułem, jaki masz tryb życia i jakie masz potrzeby, bo są ludzie, dla których sezon jesienny jest nieprawdopodobnie depresyjny i oni będą musieli mieć duże okna i będą musieli mieć prawdopodobnie słoneczka, czyli te wszystkie lampy, które udają światło słoneczne, żeby w ogóle rano wstać i funkcjonować, i to jest bardzo fajne rozwiązanie. A będą tacy ludzie, ja na przykład uwielbiam gigantyczne okna, ale kamieniczne, a wiele kamienic ma nieprawdopodobnie ciemne mieszkania, bo budowano to w zupełnie innym stylu i ja sobie to wynagradzam tym, co mam za oknem, czyli innymi pięknymi elewacjami, właśnie zielenią, tym, w jakiej mieszkam okolicy. I to znowu jest kwestia tego, będą tacy, co będą wybierać tylko przysłowiowe rooftopy, bo uwielbiają widok, perspektywę i mogą mieszkać dalej, ale chcą być wystawieni na słońce i wakacje najchętniej spędzają w krajach południowych. No i będą tacy jak ja, którzy kochają miasta i kochają architekturę, ale nie przeszkadza mi da wakacji na biegunie. Więc to jest bardzo o indywidualnych preferencjach, no i to jest znowu to, co jest piękne, że my mamy prawo wyboru, że my możemy wybrać, że ktoś wybierze nową architekturę, która da mu okna od ziemi do podłogi z widokiem przestrzeni i tych, którzy wybiorą ciasne uliczki, ale z widokiem na piękne ornamenty. Więc tu jest znowu pytanie, nie co kupiła sąsiadka, koleżanka, kolega, szef, tylko czego ja oczekuję od życia. Ja też zawsze zachęcam ludzi, żeby nie patrzyli na nieruchomości, jeżeli kupują dla siebie przede wszystkim, jak na rzecz na całe życie. Mamy różne etapy w życiu. Mamy etapy, kiedy jesteśmy singlami i chcemy żyć w mieście i jeździmy na rowerze. Mamy etapy, kiedy wybieramy tworzenie rodziny i wtedy musimy mieć windę, a nie czwarte piętro na klimatycznym strychu gdzieś w centrum. No bo zabawki, wózek, zakupy i cała reszta. I to też jest okej. I mamy etap, kiedy chcemy mieć dom pod miastem, tak? I żeby sobie dać tą lekkość, że nawet te mieszkania ze stuletnim kredytem
można tym kredytem obrócić i można się znaleźć w innej czasoprzestrzeni i w ogóle sprawdzać się w przestrzeniach, bo dla nas cały czas mieszkanie i dom jest takim dobrem luksusowym i my strasznie boimy się straty w tym temacie, że zmiana w ogóle jest czymś, nie, no bo ja sobie nie mogę na to pozwolić. To bardzo często słyszę. Mhm. A tak naprawdę my możemy sobie na to pozwolić. Ale masz na myśli finansowo? Tak, finansowo, że wiesz, kredyt można przerzucić z nieruchomości na nieruchomość i można to tak zrobić. Myślę, że serio, wiele słowa, ale to jest bardzo popularne na Zachodzie, tak, prawda? Tak. My też do tego dojdziemy, że po prostu się zadłużamy gdzie indziej. Tak, dokładnie o tym, bo zmieniają się nasze potrzeby, albo bo dostaliśmy pracę, albo wynajmujemy mieszkanie, które mamy zadłużone, ale jest nasze i wynajmujemy sobie coś, na co w danym momencie mamy ochotę. I to pozwolenie sobie na zabawę przestrzenią też nam daje większą świadomość, co nam się podoba. Bo to, że my tydzień na wakacjach pomieszkamy w czymś innym, to nie jest realne odczucie. Ja na przykład czasem, jak przychodzą klienci, mówią, że chcą się przenieść do zupełnie innej architektury, mówię, wynajmijcie sobie mieszkanie na miesiąc na Airbnb. Zobaczcie, czy ta dzielnica, czy taka architektura jest czymś, co w dłuższej perspektywie niż 3 dni w hotelu, czy tam tydzień, wiesz, w Paryżu, na Montparnasse, da Wam realnie codziennie to samo odczucie. Więc żeby dać sobie przyzwolenie na próbowanie, też na popełnianie błędów, no bo kto ich nie popełnia. My mamy w Polsce taki straszny nacisk, że błąd jest porażką i w ogóle nie wolno. A ja uważam, że wolno. I fajnie, ważne tylko, żebyśmy wyciągali z tego lekcje. Tak samo już nawiążę do kolorów. Bo to jest w ogóle bardzo trudny temat w Polsce i ja jak słyszę, że ciepłe kolory i ciepłe wnętrza to są te żółto-brązowe, to mną telepie gdzieś bardzo głęboko w środku. My w ogóle lubimy kolory, nie? Znaczy my w ogóle mamy, znaczy bo jest tak, z jednej strony to całe pokolenie po pierestrojce, starsze, ma poczucie, że musi być kolorowo, bo było szaro. Jest ta grupa, która uważa, że ciepły to jest tylko żółto-brązowo-pomarańczowy i jeszcze na ogół walną do tego niebieską żarówkę, więc już naprawdę, znaczy zimne światło i to naprawdę robi się bardzo trudne zestawienie. No mamy słynny kolor meblowy, czyli jak nie umiemy opisać, jakie jest drewno, to jest meblowe i to na ogół będzie to drzewo bukowe, pomarańczowe. Więc my mamy bardzo dużo trudnych naleciałości wnętrzarskich, ale też zaczęliśmy podróżować. No i wracamy z takich Indii, takiej Kenii, z takiego Maroka, gdzie światło pada pod kątem prostym i bardzo dobrze znosi bardzo duże kontrasty kolorystyczne, bo je cudownie wypala. Wracamy do naszej ciemnej Polski, która leży dość mocno na północ, światło jest pod dość dużym kątem i nagle przez większość roku i nagle się okazuje, że te czerwienie, fiolety, ultramaryny no nie działają, bo są trupie w tym niebieskim, ciemnym, jesienno-zimowym światle, które mamy. I te mieszkania, które miały być ostoją lata i Maroka, robią się ciężkie, ciemne, przytłaczające, no i no nie jest jak w Marrakeszu. Więc ja zawsze zachęcam do tego, żeby przywozić elementy, żeby opowiadać historię, ale z jakiegoś powodu styl skandynawski w Polsce się bardzo dobrze sprawdza, czyli zgaszone barwy, czyli rzeczy na kontraście, ale na kontraście biało-czarne albo jasne-ciemne. Dużo naturalnych kolorów, kolory ziemi, ugry, cegły, ale wszystko, co jest wybrudzone. Tak jakbyś wszystko przykurzyła. Ale cegły, a nie tapety cegły. Nie, i do tego zmierzam, że naturalne materiały, czyli drewno jest drewnem, a nie linoleum czy winylem udającym drewno. Cegła, jeżeli mamy, mieszkamy w budynku ceglanym, i możemy odsłonić cegłę, to oczywiście ją odsłońmy, ale nie naklejajmy gipsu dającego cegłę na ścianę, bo to jest takie oszustwo. I ona się zawsze zemści, bo no, nie było cegły w wielkiej płycie i nigdy jej tam nie będzie. I cegła na małej ścianie, no bo mieszkanie w wielkiej płycie są małe, cegła ma swoją skalę, na stropie, który ma 2,40 czy 2,35 będzie zawsze wyglądać kuriozalnie. I to jest właśnie to, że potem ludzie mają poczucie, że coś im nie pasuje, że coś nie weszło, ale za to w wielkiej płycie można pięknie odsłonić betonową ścianę i zrobić ją w stylu wabi-sabi, taką nie do końca wyszlifowaną i to potrafi super grać. Więc nie bać się naturalnych rzeczy, które mamy w danej przestrzeni. Zawsze łączyć to z drewnem, bo prawdziwe drewno, ale znowu drewno z naszej strefy klimatycznej, czyli znowu dąb i brzoza, a nie na przykład palisander i heban. No tak, bambus, ale no moim, ja jestem w sensu czasy hebanu i węgi. To jest taki straszny czas w polskiej architekturze, jak się wprowadziło ciemne afrykańskie drewno, no które u nas też nie ma, nie występowało i nie działa ze światłem, które mamy, bo wiadomo, przytłacza, nie? Jest ciężkie. Czerwone ściany z hebanową podłogą w ostrym afrykańskim świetle będą działać zupełnie inaczej niż polską zimą. No nie wyjdzie, to się nie uda. Więc ja zawsze
o tym, że jeżeli kochamy jakieś klimaty, jeżeli mamy jakieś połączenia z tą już wspomnianą Kenią czy Indiami, to super, czy Brazylią. Tylko wynieśmy stamtąd elementy, które będą nam o tym przypominać i szanujmy miejsce, w którym żyjemy. Z takim, bo to nam zawsze dobrze zrobi. A skąd na przykład takie pomysły na malowanie jednej ściany w jakimś wystrzałowym kolorze, albo jedna ściana w tapecie? Czy to jest okej? Czy to jest też jakiś wymysł? Czy nam to przejdzie? Nadal mi się wydaje, nie, nie że to chodzi. Jest strasznie powszechne, a gdziekolwiek byłam za granicą, nie ma tego. Znaczy super jest, jeżeli na przykład urządzając sobie dom, mieszkanie, biuro, wybieramy jakiś motyw przewodni. Czyli mamy jakiś kolor na wizytówkach i wprowadzamy go do biura, mamy jakiś kolor dominujący we wnętrzu i on sobie po tym wnętrzu łazi, a to na czajniku, a to wiesz, na obrusie, a to na dywanie. To jest ekstra. Niestety jest tak, że my trochę za bardzo chcemy czasami. I to wychodzi właśnie w takich momentach, że całe mieszkanie jest na przykład białe i to najlepiej jeszcze na wysoki połysk i do tego jest czerwona ściana. Ja się zawsze śmieję, że są bardzo patriotyczne wnętrza. Bardzo, ale tak Ci mówiłam, czerwona ściana to jest jakaś moja zmora i to jest coś czego się boję. I ona nawet nie jest, wiesz, właśnie czerwono-ceglana, taka przybrudzona, tylko to jest taki Krista. Najbardziej karminowy, jaki może być. I ludzie mają wrażenie, że ich to pobudzi, że to im dodaje energetyki. Tak nie jest. Jest bardzo mało opracowań, co nam realnie dają kolory, takich poważnych badań naukowych, bo my bardzo dużo rzeczy mamy zasłyszanych, bardzo dużo rzeczy wiemy intuicyjnie, ale nie ma dobrej książki poświęconej takiej psychologicznej mocy barw, ale w opracowaniu z architekturą. No więc dużo rzeczy robimy intuicyjnie i mamy taką nadzieję, że ta jedna czerwona ściana załatwi nam problemy ze wstawaniem na przykład. No nie załatwi. To może załatwić unormowanie cyklu dobowego albo posprzątanie sypialni szybciej. Ludzie bardzo często jak pomieszkają rok czy dwa z taką ścianą i potem ją przemalują, to czują ulgę. Mhm. I to jest fajne, żeby czasem pozwolić ludziom tego doświadczyć, bo ja też mam takie spostrzeżenie, że czym bardziej ja chcę coś wytłumaczyć, no tym bardziej ludzie czują się w opresji, tym bardziej i chcą zrobić różne rzeczy, więc czasami trzeba pozwolić ludziom znowu popełniać błędy, a potem po tym gadać, bo to też jest, wiesz, to też jest dobre. Z tapetami jest tak, że to jak z dywanami na ścianach. W sensie tapety mają piękne uzasadnienia w różnych wnętrzach. Tapety materiałowe czy tapety fizelinowe potrafią robić robotę. Ja może nie jestem fanką Marty Stewart i te brytyjskie wnętrza, kwiatki mnie troszkę potrafią przygiąć, przydusić, ale też rozumiem, że ta tapeta miała też właśnie utrzymać ciepło i dać poczucie przytulności. Sama stosuję je bardzo rzadko, ale znam wiele obłędnych wnętrz, gdzie one działają, ale one znowu muszą być bardzo stonowane, bo też bardzo zmieniły się czasy. 100 lat temu ludzie dostawali w miesiąc tyle bodźców wzrokowych, ile teraz dostają w ciągu doby, co powoduje, że te tapety w kwiaty, bardzo mocne wzory, bardzo ciężkie meble były takim rodzajem stymulantu. A w tej chwili my mamy tyle rzeczy, że domy powinny nas de facto wyciszać, czyli powinny być w stonowanych barwach, powinny być takie, że są jak taki kocyk założony. Trochę zimą. Nudne. Trochę nudne. Wiesz, ja naprawdę tęsknię za nudnymi mieszkaniami, bo mam wrażenie, że bardzo często silimy się na efektowność, która finalnie nie robi nam dobrze. Ja naprawdę byłabym bardzo wdzięczna, gdyby ludzie te rzeczy, które wydają właśnie na tą jedną ścianę w kolorze, czy na jakieś bardzo ekstrawaganckie tapety, wydali na porządną drewnianą podłogę, po której można chodzić boso. To już by było naprawdę super. Więc to jest trochę o tym, że my oczywiście jesteśmy społeczeństwem, które się cały czas bogaci, ale ja nie mam poczucia, że stać nas na tanie rzeczy. Ja myślę, że psychicznie nas na nie nie stać, a my namiętnie kupujemy dużo i tanio, a dużo lepiej by nam we wnętrzach zrobiło mniej, ale takich rzeczy z tymi naprawdę obcowanie jest radością. Oczywiście w pewnej grupie ludzi jest ona coraz większa, szukanie elementów do domów, wiesz, na Allegro, Elixie i z tak zwanego demobilu jest już coraz popularniejsze. I to mnie zawsze bardzo cieszy, bo na ogół też rzeczy, które już przetrwały 30, 50, 100 lat, wytrzymają kolejną stówkę. A przy okazji ta radość z obcowania z takim meblem i z jego historią też jest bardzo, bardzo taka, wiesz, budująca, że tworzymy rzeczy, które nawet w trudnych czasach przetrwały, więc nam nawet w trudnym momencie pomogą przetrwać. No i one są zrobione z prawdziwych materiałów. Tam nie było substytutów. Nawet jeżeli był to czas wyrobów czekoladopodobnych, to jednak krzesła były drewniane. Więc no to jest znowu spoglądanie na przedmioty z takim po pierwsze pytaniem, czy ja Cię potrzebuję przedmiocie,
i czy jesteś najlepszym możliwym przedmiotem w swoim rodzaju. Czyli jeżeli potrzebuje kubka, a na przykład lubi pić gigantyczne herbaty rano i grzeje o nie ręce, to czy dobrze leży w moich rękach? Czy jest z przyjemnej ceramiki? Czy nie widać na nich zacieków, bo pije, wiesz, smakową herbatę i potem nieładnie to wygląda? Czyli takie poświęcenie uważności na to, że potrzebuję kubek, więc kupię sobie kubek, który idealnie leży w moich dłoniach, a niekoniecznie kubek, który dostał nagrodę za najbardziej ekstrawagancki kubek sezonu. Oczywiście taki kubek też może być super, ale jeżeli potrzebujemy tak ekstrawaganckiego kubka, a jeżeli ma być to nasz, bo to też jest fajne, jak zobaczysz, jakich ludzie w kubkach piją kawę czy herbatę i na ogół potrafią to być kubki z jakiejś sieciówki albo jakiś taki najbardziej obity kubek ze zdjęciem z podstawówki przysłowiowym, bo nagle się okazuje, że on najfajniej leży w ręku, jest najlepiej wyważone. Więc i tak powinno być ze wszystkim, że jak chcemy, my na przykład przywiązujemy dość dużą wagę do kupowania samochodów i tam, wiesz, konfigurujemy, wybieramy, jeździmy, bierzemy na weekend, wiesz, macamy takie światła, nie takie światła, a dużo mniej taki, bo mamy wrażenie, poczucie, że to musi być na lata, a w dobieraniu lamp do chaty nie mamy już tej uważności, wiesz, w samochodzie wiemy, że mamy ksenony, a jak pytam pana, panią, jakie żarówki ma w domu, to mówi, świecą. Jasne. Więc to jest znowu o takim, że może nie warto tego robić, wiesz, między 5 a 150 mailem, bo potrzebuję coś tam, tylko fokus. Róbmy jedną rzecz na raz i zastanówmy się po pierwsze, czy jej rzeczywiście potrzebujemy w świecie nadprodukcji, czy możemy ją kupić z innych źródeł niż nowe, bo może możemy, albo może ktoś ma super do oddania. Moja przyjaciółka ostatnio stwierdziła, że przerzuci się na Kindle, bo bardzo dużo podróżuje. I napisała na fejsie pytanie, czy ktoś ma odsprzedać Kindla. No bo nie ma sensu kupować nowego. No więc dostała 3 Kindle. W sensie każdy chciał jej oddać Kindle. I ja mam tą obserwację, że bardzo często nawet jeżeli ja potrzebuję się czegoś pozbyć z domu i wrzucę na przysłowiowego Facebooka i mówię, słuchajcie, mam komodę, oddam w dobre ręce, to ta komoda w ciągu 2 dni znajduje nowy dom. I też jeżeli mam potrzebę, przez ostatni miesiąc nie miałam samochodu, był taki moment, że bardzo go potrzebowałam i mówię, najpierw sprawdziłam oczywiście wypożyczalnię, bo chciałam być taka, wiesz, samozaradna. I mówię, nie no, w ogóle wypożyczalnie kosztuje jakieś chore pieniądze na miesiąc. I napisałam na Facebooku, słuchajcie, może ktoś ma samochód, tego nie używa. Słuchaj, miałam 5 propozycji samochodów, co tydzień mogłabym jeździć innym. Boże, carsharing. Carsharing na maksa, więc ja jestem za tym, że w tym świecie, gdzie wszystkiego jest za dużo i jest słabej jakości, znaczy to nowe jest na ogół słabej jakości, spróbować poszukać czegoś dobrej jakości z drugiej ręki, żeby dać tym przedmiotom nowe życie. Skończyły się już czasy chodzenia po śmietnikach w Warszawie, pierwsze mieszkanie urządziłam praktycznie ze śmietnika i to były genialne rzeczy, potem się okazało, że część z nich była klasykami designu. Te czasy już są ne wraci, bo już też mamy większą świadomość klasyków designu, ale takie szukanie alternatyw i pytanie się tego, czym mi jest dobrze, czy rzeczywiście właśnie ta czerwona ściana, ta tapeta w panterkę, czy ten nowy dywan, który jest super, ale jest plastikiem z plastiku, z ropy. Bo jest piękny kocyk sztuczny, elektryzujący się i poca się pod nim. Dokładnie tak. Czyli to jest pierwsze, to jest potrzeba. Czy ja potrzebuję, a jeśli tak, to jaka jest moja potrzeba w stosunku do tego przedmiotu? I nie w kontekście, kto ma na Instagramie zdjęcie w tym kocyku, tylko czy to jest kocyk dla mnie, bo zupełnie innego kocyka potrzebujemy my, będąc drobne, niezbyt wysokie, a zupełnie innego koca potrzebuje 2-metrowy facet, jak wraca po treningu, czy jak ma katarek. Więc no, albo innego łóżka. Albo innego łóżka. I tak, no łóżko to jest w ogóle genialne zagadnienie, bo jeżeli łóżko jest dla 2 osób i jedna jest mała i drobna, a druga jest duża i ciężka, to powinny mieć 2 materace. Co ty gadasz? Albo materace dwustrefowe, bo inne potrzeby ma ta lekka osóbka, która jeżeli materac będzie dobrany do tego dużego ogra, no to ta mała osóbka będzie miała poczucie, że śpi na desce. A w drugą stronę ten duży ogr nam się utopi w tym materacu dla małej osóbki. Więc tak jakby, żeby obu stronom zrobić dobrze. I są materace dwustrefowe, i są materace, albo są łóżka, gdzie spokojnie wkładzie się 2 materace i nie ma tego wpadania w słynną szparę. Ale to jest znowu zauważenie, to jest znowu dobranie poduszki do tego, czy inne poduszki są do spania na boku, a inne są do spania na plecach, a ludzie, na ogół, którzy śpią na brzuchu, śpią bez poduszki. Więc znowu zauważenie tego i zapytanie, jak śpisz?
tego, że w wakacje używamy pościeli lnianych i bawełnianych, a zimą kochamy flanelę, no bo ona grzeje. I tak jakby to jest ciekawe, bo to nie jest nic odkrywczego, to jest mądrość naszych babć. Mhm. Bo tak było, były pościele lniane na wakacje i pościele flanelowe na zimę i tu nie było nic zaskakującego. To, że okna były drewniane i nieszczelne, wynikało z technologii, ale też wynikało z tego, że dzięki temu domy się wentylowały. To, że my teraz mamy takie super szczelne, przegrzane domy, bo nigdy nie było w domach tak ciepło, jak jest obecnie. No i zasyfione, mówiąc brzydko. To powoduje, że mamy ciągle katary i różne problemy z oddychaniem. To, że nasze babcie kładły ręczniki na kaloryferach mokre albo były takie ceramiczne naczynia na wodę, było genialne, bo w zimie, kiedy przy centralnym ogrzewaniu maksymalnie spada wilgotność powietrza i wysusza wszystkie śluzówki, to rozwiązywało problem przed nawilżaczami powietrza. I to powodowało, że ta wilgotność pozwalała nam spokojnie spać. A jeszcze do tego, jak wkropiły trochę olejku eukaliptusowego, to nagle mijały wszystkie katary i nie trzeba było na to kupować pół apteki. Tak, i nie potrzebujemy ani oczyszczacza powietrza za 2000, ani dyfuzora za kilkaset złotych, tylko mądrości ludowe, tylko jak zawsze sprawdzają się amoli ręcznika, no tak naprawdę. Więc to są takie bardzo proste rozwiązania. To jest, wiesz, trochę jak z myciem naczyń. Jak oczywiście zmywarka jest bardziej ekologiczna niż mycie naczyń ręcznie, tak jak myjemy je obecnie, ale jak sobie przypomnimy, jak myły nasze babcie, mając duże zlewy dwukomorowe, gdzie w jednym zlewie była brudna woda, a w drugim się płukało i można było umyć zastawę po dużej rodzinie, gdzie nie było jednego dziecka, tylko czworo albo pięcioro, to nagle się okazuje, że w tym była pewna mądrość i logika. Oczywiście wynika ona z tego, że żeby myć naczynia w ciepłej wodzie, trzeba było ją zagrzać i jakoś zatrzymać, ale realnie tej wody zużywało się dużo mniej. Więc jest bardzo dużo takich, to, że ludzie żyli w chłodniejszych domach, powodowało, że byli bardziej odporni i lepiej spali, bo ogólnie w śnie potrzebujemy dużo niższej temperatury. To, że mieliśmy otwarte okna, będąc dziećmi nawet zimą, albo babcie polewały nas zimną wodą po kąpieli, to nie było znęcanie się nad dziećmi, tylko było po prostu takim ludowym budowaniem odporności, bo nie było antybiotyków, więc jak nie miałaś odporności, to był problem. Więc te wszystkie, ja trochę przypominam o takich bardzo, takiej wiedzy u podstaw, którą myśmy mieli społecznie, tylko którą trochę zabiliśmy technologiami i o tym, że naprawdę ta jakość, to może być malusieńkie mieszkanie, ale niech ono będzie spreparowane, czy to może być malusieńki pokój, ale niech on będzie spreparowany pod Twoje potrzeby. Wiesz, jak widzę parę bardzo wysokich ludzi, którzy budują sobie dom, to logiczne jest to, że blat kuchenny, który normalnie jest na 90 cm, u nich nie przejdzie, bo oni będą obydwoje zgarbieni po kilku, jeszcze jeżeli są osobami gotującymi, to po prostu jej wysiądą plecy i jemu wysiądą plecy. Jeżeli osoba jest na wózku, to musi mieć inaczej skonstruowane mieszkanie, w tym blat kuchenny, żeby mogła być samowystarczalna. Więc no to jest wszystko o tym, żeby w tym całym wielkim, szumnym słowie design i architektura widzieć człowieka. Nie tylko obrazki, nagrody i wiesz, i fame, ale widzieć tego człowieka, który potem ma realnie z tego korzystać. No bardzo podoba mi się to, że architektura też może powoli wkracza, powoli słowo klucz, właśnie w taki tryb slow, bo my też zainspirowani, mam wrażenie, Stanami, gdzie w 3 tygodnie powstaje dom od zera, bez fundamentów, nie wiem, tak w moim wyobrażeniu powstaje dom w Stanach, oczywiście generalizując totalnie. My chcemy też tak samo, wybieramy z katalogu i po prostu otwiera się taki domek z papieru. Natomiast może właśnie zaczniemy też podchodzić do tego, że to jest okej budować dom przez kilka lat. Prawda? Albo właśnie remontować wnętrze długo i próbować i właśnie popełniać te błędy, bo czasami nie wiemy, czego chcemy. Ja zawsze mówię, że ja nie za bardzo wiem, czego chcę, ale wiem, czego nie chcę. To już jest, i to bardzo, już jest dużo. Bardzo dużo. I to jest po prostu super wskazówka, bo jak to nie, to idę dalej, próbuję. Prawda? I myślę, że tak jak powiedziałaś, to jest kwestia mega indywidualna, więc nie ma co tutaj rzucać jakichś zasad projektowania, choć trochę mnie kusiło, żeby Cię zapytać, czy są jakieś zasady, jak ustawić kanapę, albo jak ustawić lustro, lub czego nie robić. Zakładam, że coś tam musi być, jakaś mądrość. No, są zasady takie, znaczy to się, ta nauka nazywa się ergonomią, czyli że taki właśnie średni roboczy blat kuchenny to 90 cm i średni stół to 75 cm, bo jest jakaś normatyzacja człowieka. Ale no, znowu tak ono jest, no i takie są blaty w knajpach czy w kuchniach przemysłowych,
Ale wrócę do tego, że dom powinien być dopasowany do użytkownika, więc są takie rzeczy, wiesz, jak planujemy szafę, to drążek na koszulę jest taki, a na suknię jest taki. Teraz co prawda rzadziej kobiety mają suknię, ale tak są takie parametry. A szkoda. Ale są takie parametry i to jest genialne, bo to nam projektantom ułatwia przede wszystkim uczenie o projektowaniu, bo od czegoś trzeba wyjść, czyli od tego fantomu i takiego przykładowego człowieka, Le Corbusier nazwał go modulorem. Od takiego podstawowego, zwymiarowanego człowieka, wiesz, na jakiej wysokości człowiek sięga, wiesz, jak może zajrzeć i tak dalej. I to jest genialne i musimy poznawać i uczyć tych zasad, żeby nowi projektanci, architekci mogli działać w zawodzie, ale potem trzeba ich uczyć, że człowiek i użytkownik, żeby dawali ludziom przestrzenie i obiekty, z którymi jest im wygodnie. No taką straszną zmorą naszych czasów, o której się teraz bardzo głośno mówi, jest to, że większość projektów, które mamy na świecie, jest dla białych, heteronormatywnych mężczyzn w średnim wieku, co powoduje, że telefony i różne rzeczy są za duże do kobiecych dłoni, pewne krzesła są niewygodne dla różnych grup etnicznych, bo mają na przykład krótsze nogi genetycznie i tak dalej. No bo wszystko było projektowane, bo ten modulor był oparty na po prostu białym mężczyźnie w średnim wieku. I to też coraz częściej już się zauważa, że właśnie dzięki temu, że ktoś zauważył, że hola samochodem nie jeżdżą tylko mężczyźni, to już można ustawić wysokość pasów bezpieczeństwa i ustawić sobie kierownicę, no bo nie wszyscy mają 1,80 m. I już można, nie wiem, w takich sklepach jak IKEA wybrać wysokość nóżek, szafek kuchennych, no bo są wyżsi, niżsi. Więc już widzimy tego człowieka i już coraz rzadziej jest to właśnie ten przykładowy mężczyzna z okładki Health Magazine. Ale no nadal czasem się łapię na tym, że widząc pewne rzeczy mówię, nie, no tamte kobiety w tym zespole projektowym to nie było. Ale idzie nam coraz lepiej, więc ja tak naprawdę uważam, że ta cała idea human-centered design i tego, że mówimy o człowieku, a nie tylko o systemach i o idei, już jest lepiej. To na koniec zapytam Cię jeszcze o biura. Tak. Bo to też jest chyba fajny temat. O, bardzo. Oczywiście my nie mamy zbyt dużego wpływu na to, jak wygląda biuro, w którym pracujemy, niestety. Ale ja powiem ze swojego doświadczenia, że co prawda nigdy w biurze nie pracowałam, ale miałam przyjemność sobie pobyć w biurze w Curychu w tym roku, jeszcze na początku roku. Przychodziłam po prostu do mojej przyjaciółki popracować sobie. I to niby było super biuro, wiesz, wchodzisz i jest wow, po prostu fajne meble, w ogóle przestrzeń, tutaj jakaś zieleń, tu jakiś sufit przeszklony i generalnie myślałam sobie, ale fajnie być w takim biurze. I ja po kilku dniach miałam tak intensywny, tak dramatyczny spadek nastroju, że dopiero po powrocie do Polski, kiedy byłam w swojej przestrzeni, zrozumiałam, że ja po prostu czułam się tragicznie w tym pomieszczeniu. Co jest ważne w biurze i czy te właśnie niby nowoczesne, fajne, przeszklone open spacey jednak nie zdają egzaminu? Znaczy ja jestem zdania, że open space jest zbrodnią na ludzkości, bo on jest absolutnie ekonomicznie sukcesem. Tylko, bo to jest świetnie pokazane w niektórych filmach, na przykład jak to są biura maklerskie w open space'ie, jeszcze za czasów telefonów na kablu. Tak, i to właśnie pokazuje tutaj dla naszych widzów, jak to się nazywa, te takie cubicles? Takie boksy, tak. Boksy, gdzie każdy drze się do telefonu i wchodzisz tam i mózg Ci wybucha, bo wszystkie powierzchnie są gładkie, nikt tego, no może wykładzina to zmiękcza, ale też nie bardzo, nie ma żadnych paneli akustycznych i po prostu po 8 godzinach w takiej pracy masz ochotę sobie strzelić w tył głowę albo skoczyć z mostu, albo z okna nie skoczysz w nowoczesnym biurowcu, więc zostaje Ci most albo strzał w tył głowy. I ja jestem przeciwnikiem open space'ów, chyba że one są naprawdę bardzo holistycznie zaprojektowane z użyciem przy współpracy z akustykiem, z użyciem paneli akustycznych. Bo ja się zgadzam z tym, że oczywiście w open space upchniemy więcej ludzi, więc Excel wychodzi lepiej, ale nadal tam ma pracować człowiek. I to bardzo dobrze pokazuje biura, które zaczęły się angażować w to, jakie są potrzeby pracownika, że jak zaczęto budować te budki ciszy na terenach open space'ów, to one są na ogół najbardziej okupowane, bo ludzie są w stanie się tam skupić i jak muszą pomyśleć, to idą tam. Więc to znowu właśnie, jakie są potrzeby człowieka. Więc bardzo często dużo wydajniejsze są biura, gdzie są nawet małe pokoiki i ludzie siedzą po 2-3 osoby
i są podzieleni zadaniami, czyli jak siedzamy informatyków i informatyczki, to oni nie wiszą na telefonach, więc oni mogą być razem, bo oni będą najwyżej stukać w klawisze i na ogół każdy siedzi w swoich słuchawkach, bo oni są mniej aktywni społecznie podczas pracy. A jak idziemy do działu marketingu czy do sprzedaży, no to ich trzeba rozdzielać panelami, bo inaczej oni się zagłuszą. No, ale to znowu o człowieku, więc absolutnie jest tak, że biura mogą być dobre i open space można zaprojektować, że tak powiem, user friendly, ale trzeba do tego włożyć bardzo dużo pracy. Większość nowoczesnych biurowców jest nieprawdopodobnie zimna, więc bardzo często jest tak, że jest sztucznie ludzie podnoszą na wentylacji ogrzewanie, znaczy temperaturę wnętrza nawet do 24-25 stopni, bo im nie jest, i potem się okazuje, że im nie jest zimno fizycznie, tylko im, znaczy ich odczucie zimna wynika z psychiki, a nie z fizyki. Właśnie to biuro było przegrzane, to też jest to. I w nich jest wtedy bardzo sucho, tak. W nich się bardzo ciężko oddycha, bardzo szybko wysycha ci w gardle, więc bardzo dużo ludzi wychodzi z straszną chrypą na koniec dnia, bo one są przesuszone, ale one są przegrzane dlatego, że tam wizualnie jest zimno i ludzie chcą nadgonić, bo to jest dysonans poznawczy. Na skórze czujesz ciepło, ale oczami odbierasz zimno. To jest trochę jak poruszanie się po mieście w słuchawkach. Oczy widzą niebezpieczeństwo, uszy go nie słyszą. I mózg nie wie, co ma zrobić. Bo nie wie, czy to film, czy to się naprawdę dzieje. I to się bardzo często dzieje w biurach. Więc jesteśmy w stanie nad tym zapanować i są już firmy, które genialnie ogarniają projektowanie biur, nawet open space'ów, tak żeby one były user-friendly. I to nie jest przykład Google'a, bo Google wypłynął na takich bardzo kolorowych biurach ze zjeżdżalniami i potem się okazało, że ci ludzie nienawidzą tych zjeżdżalni, bo po pierwsze nie mają kiedy w nich zjechać, po drugie dziewczyny w spódnicach nie zjadą po zjeżdżalni, po trzecie ilość bodźców jest taka, że po prostu już jak wisisz całe dnie na telefonach i odbierasz 500 maili, to jeszcze brakuje ci, wiesz, to tak jakby kolorystyka z logo Google'a nie robi ci dobrze. Więc my już wyciągnęliśmy te lekcje. Ludzie już wolą mieć oranżerię w biurze niż mieć zjeżdżalnię. Już mówi się o tym, że potrzebujemy stonowanej kolorystyki i raczej miejsca, gdzie płynie woda. Więc wprowadza się różne formy fontan, wody, cieków wodnych do przestrzeni biurowych i do całych kompleksów biurowych. Czyli już zaczynamy widzieć, że ten człowiek tam jest i ma swoje potrzeby i jest coraz lepiej. No ale oczywiście jak zawsze no, jest work to do. To jest trochę tak jak postawienie sobie kawałka ciasta, którego nie masz kiedy zjeść lub nie powinnaś go jeść z jakiegoś powodu, ale on tam cały dzień stoi, mam wrażenie, są zjeżdżalnią. Ale właśnie wiesz, zdziwiło mnie to mega o tyle, że jakby Szwajcaria uważam, że jest całkiem postępowa i szczególnie w kwestii designu. Myślę, że tam się fajne rzeczy dzieją właśnie w Curychu i zdziwiło mnie właśnie, że ta przestrzeń była tak słabo wykorzystana, bo na przykład w ogóle biurka nie były przy oknach. Co więcej, kiedy był słoneczny dzień, od razu zasłaniały się żaluzje. I ja myślałam sobie, co wy robicie tym ludziom? Czy wy chcecie ich tam po prostu zasmucić? Ale to wynika też z tego, że jeżeli siedzisz tyłem do okna i patrzysz w głąb pomieszczenia i masz za sobą okno, to nie widzisz nic na ekranie. Więc automatycznie zasłaniasz, żeby widzieć to, w czym pracujesz. Więc... A biurka pod oknami, żeby być po prostu, tak, wiesz. Wtedy tak. No właśnie. No ale no to znowu ktoś musiałby, wiesz, tak jakby o tym pomyśleć. Więc tu jest to, że jak wchodzisz do takiego biura, to wprawiony projektant to wyłapie i od razu zwróci uwagę, że będzie, ci ludzie przestawią biurko, ci się przesuną do okna, tu stanie szafa, bo będzie za głośno. Wiesz, tak jakby to widać. Tylko bardzo często jest tak, że nawet zamawiając układy biur, ludzie po prostu zamawiają rzut i wstawiają biurka, żeby zmieściło się jak najwięcej pracowników. I nie zadają sobie pytania, jak tym ludziom będzie się fizycznie pracować, no bo to w dużym stopniu są 21-wieczne fabryki, no niestety. Miało być na koniec, ale teraz będzie na koniec. Choć tak jak mówiłam na początku, tych tematów jeszcze jest tyle w zanadrzu, ale już jakby zostając przy przestrzeni. Powiedz mi, czy jest nadzieja, że przyszłość budownictwa, chociażby budownictwa prywatnego, nie mówię o jakichś inwestycjach deweloperów i wielkich osiedli, bo tutaj nie mam aż takiej nadziei, że ta przyszłość jest zrównoważona, że będzie trend na takie samowystarczalne domy, przyjazne środowisku, które same generują energię. No to jest moje ogromne marzenie prywatnie, ale czy w ogóle zastanawiałam się nad tym, czy w Polsce ja bym była w stanie w jakiś
w sensowny sposób taki dom stworzyć? Czy już mamy na to materiały? Materiały absolutnie są dostępne i mamy jednak wolny rynek europejski, więc jesteśmy w stanie ściągnąć wszystko. Jest wiele genialnych konceptów, które bardzo dobrze sprawdzają się w Polsce, jakby choćby fińskie domy drewniane, które bynajmniej nie są takim domem z bala okrągłego, tylko naprawdę potrafią być bardzo zjawiskowe w nowoczesnej formie. Mogłoby nas wiele nauczyć pod tym. Tak, i one są zrobione z pięknego, ekologicznego drewna i buduje się je bardzo szybko i one mogą być tak zaprojektowane, że będą domami pasywnymi i absolutnie będą bardzo przyjazne naturze. Ale oczywiście są też inne technologie, w tym technologie murowane, które pozwalają zrobić nam domy absolutnie przyjazne środowisku. Mamy coraz więcej dostępnych tynków, które są nietoksyczne i w ogóle materiałów wykończeniowych. Jest coraz więcej biur architektonicznych, które specjalizują się w ekologicznej architekturze i ona wcale nie musi być, nie chcę użyć słowa przaśna, ale taka ulepiona, bo to, co nam się do tej pory kojarzyło z domami ekologicznymi, to Hobbit. Hobbit i domy z gliny. A teraz nawet domy z gliny potrafią mieć super piękne, bardzo, bardzo proste, minimalistyczne formy. Więc absolutnie nadzieja w tym kontekście jest i coraz więcej ludzi ma takie potrzeby, więc jak pojawia się potrzeba, to i pojawia się oferta, więc tak jakby to jest i w tym jest nadzieja. Jest też coraz więcej biur, które ma wszelkie rodzaje certyfikatów świadczących o tym, że właśnie spełniają normy świetlne, akustyczne i są przyjazne w planecie. Więc ta odpowiedzialność społeczna i środowiskowa rośnie, więc w tym całym zalewie betonu i pastelozy ona jest, no to na pewno nie będzie rewolucja, tylko to jest powolna ewolucja, ale ona się zadziewa i tych dobrych przykładów jest coraz więcej, więc ja w całym moim światowym sceptycyzmie uważam, że tu już można wybierać i że takich przykładów mamy naprawdę coraz więcej. To ja mogę tak zagaić, że tak powiem, że bardzo bym chciała jeszcze z Tobą porozmawiać o kwestii bycia analogową astronautką w przyszłości, więc gdybyś miała ochotę jeszcze kiedyś spotkać. Polecam się bardzo serdecznie. Zarzucę temat też naszym słuchaczom, że jeszcze jest wiele fajnych ścieżek, której możemy się i tutaj przejść. I to może być piękna rozmowa kontynuująca. Tak, w kontekście przestrzeni, bo tutaj myślę, że to możemy łatwo właśnie przejść do tego, jak człowiek w przestrzeni kosmicznej się odnajduje. No ale od tego zaczęły się moje badania, więc myślę, że absolutnie polecam się, będzie odcinek numer 2. Tak, zrobię to takie właśnie to be continued, 3. Dokładnie. Powiedz, Asiu, na koniec, gdzie Ciebie można właśnie znaleźć? Znaczy, mnie można znaleźć w tak zwanych internetach. Na Instagramie prowadzę taki profil właściwie zawodowy Jojurga i tam się dzielę tym, co zrobiłam i tym, co robię dość na bieżąco. Przynajmniej się staram, bo ja mam trudność w pracy w social mediach, więc to jest moja nieustająca praca nad sobą, ale się staram, jest coraz lepiej. No i mam stronę jannajurga.com, gdzie jest większy przekrój tych dziwnych rzeczy, które w życiu robiłam. Raz w roku siadam i ją update'uję, więc ona jest w miarę na bieżąco. No i też tak naprawdę zawzięłam się i piszę na stronie bloga od kilku miesięcy i tam jest sporo właśnie tekstów merytorycznych, więc jakby ktoś sobie chciał poczytać o architekturze i przestrzeni, to tam takie teksty znajdzie, więc zapraszam. Wszystko podlinkujemy, a Tobie bardzo dziękuję za tą wspaniałą rozmowę. Dziękuję również, bardzo mi miło i do usłyszenia i do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. No ja już się nie mogę doczekać kolejnej rozmowy z Joanną, także będzie o kosmosie i będzie też na wiele innych tematów. Tutaj zostawię odrobinę tajemnicy. W każdym razie Wam przypomnę, że podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o godzinie 7. Na YouTubie są w wersji wideo, są też dostępne na Spotify oraz na iTunesie i będzie mi super miło, jeżeli znajdziecie chwilę i wystawicie podcastowi recenzję na iTunesie czy też w aplikacji podcasty. Tam można dać podcastowi wybraną liczbę gwiazdek i zostawić recenzję. Dla mnie jest to mega pomocne, bo dzięki temu podcast po prostu jest promowany i trafia do szerszego grona odbiorców, a o to nam chyba chodzi, jeżeli uważamy, że dane treści są ważne. Na YouTubie oczywiście można zasubskrybować kanał, dać łapkę w górę odcinkowi i zostawić komentarz, co też jest super, bo tam sobie dyskutujemy. To samo w przypadku Instagrama Karolina Sobańska Podcast. Tam też każdy odcinek ma swój post i w komentarzach wymieniamy się doświadczeniami i wrażeniami. I jeśli chodzi o Spotify, to tam oczywiście można dodać podcast do obserwowanych. Także ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam Was za tydzień po kolejną, mam nadzieję, ciekawą dla Was rozmowę. Do usłyszenia. Cześć!